Naszą transmisję jest Stalek Sylwiki. Dzisiaj tylko jeden mecz. Pojedynek pomiędzy Sylą Południową, a drugim podejrzewam Sarajewo. Pojedynek, który niezwykle rzadko u nas widujemy podczas naszych transmisji. Jednak jak wiemy, te dwie drużyny wygrały swoje grupy trzecioligowe. No i będą walczyć o Puchar Pocieszenia. Pierwsza okazja dla klubu Podróżnika i Karierzewo. Za chwilę przedstawię Państwu składy zespołów. Proszę chwileczkę poczekać. Za chwilę te składy zespołów Państwu przedstawię. No i mamy pierwszą bramkę dla drużyny Syrli, Bowling Planet. Ładna. Koronkowa akcja z strzelcem Bartosz Kreja, zawodnik z numerem 11. Za chwilę będą Państwo jeszcze raz mogli zobaczyć tą bramkę, jak do tego doszło. Tutaj ładne przerzucenie piłki na drugą stronę. Piękne podanie, no i 1-0, no ale wróćmy już do tego spotkania, które tutaj trwa. Syla Bowling Planet prowadzi z klubem Podróżnika i Karierzewo. A w tym momencie druga minuta na zegarze. A ja mam już dla Państwa składy zespołów. Rozpocznijmy od drużyny. Z Syli Bowling Planet w bramce Daniel Semrał, 6 Andrzej Gładek, 7 Grzegorz Sułkowski, 8 Mateusz Ligmanowski, 10 Marcin Janus, 11 Bartosz Kryet, 14 Sebastian Popa, 19 Przemysław Adamka i z numerem 20 Bartosz Michalak. To skład drużyny Syli Bowling Planet, klub Podróżnika i Karierzewo, w bramce Marcin Bogucki z jedynką, 5 Grzegorz Dziółkowski, 6 Mateusz Grabka, 7 Łukasz Szmelter, 8 Grzegorz Zajchowski, 10 Damian Letkiewicz, 11 Marek Szymański, 14 Tomasz Romanowski, 18 Szymon Szpica. Okazja dla Syli. Grabka. No i nie trafił piłkę Łukasz Szmelter. To mogło zaskoczyć Daniela Semrała. Mecz troszkę opóźniony. No już piłka do przodu. No i kolejna interwencja Semrała. Ponownie próbował Łukasz Szmelter. To była doskonała
sytuacja do zdobycia bramki. Proszę zobaczyć, jak pięknie wychodzili z tym atakiem zawodnicy klubu podróżnika i Karierzewo. No i mógł się tylko złapać za głowę Schmelter, jak on nie trafił tej piłki do siatki. Sylla, no, faworyt tego spotkania, no ale także jedna z drużyn, która zawiodła w tym sezonie i to zawiodła zdecydowanie, grając tylko i wyłącznie w trzeciej lidze. Rozstrzygnęło się to w ostatniej kolejce spotkań fazy grupowej. Może szybciutko właśnie prześledźmy drogę tych drużyn do tego Pucharu Pocieszenia z tym niezwykłym wynikiem, jaki osiągnęła drużyna zwycięstwem 39-1 z Nowym Szpitalem. Rozpoczniemy oczywiście od fazy grupowej. Drużyna klub podróżnika i Karierzewo. No i zdecydowane trudniejsze zadanie. Pojedynkowała się najpierw w grupie z Rode Eurogol, MDD Bydgoszcz i ZFX Brokers, a więc z dwoma półfinalistami grał także z Biedronką Grudziądz. No i tutaj gorszy bilans bramek, różnicy bramek zdobytych, ale lepsze miała drużyna Biedronki. Ona rzutem na taśmę awansowała do drugiej ligi. Syla musiała pocieszyć się miejscem trzecim. Biedronka, jak skończyła, wiemy, odpadła w ćwierćfinale z FX Brokers. A drużyna klub podróżnika i Karierzewo okazała się w grupie gorsza od Wojownika, Babczy, Hydrokompletu Grudziądz, Czarnych Liano. TB Projekt i Schumacher PK King to jedyne dwa spotkania, które wygrała drużyna z pobliskiego Jerzewa. No i później faza grupowa trzeciej ligi. Syl, a Bowling Planet strzeliła w fazie tej trzecioligowej 107 bramek przy tylko 13 straconych. 5 spotkań, 5 zwycięstw. Z wdomnią nie na świecie, systemem, wozownią, Szpitalem i Trakiem. A klub podróżnika i Karierzewo wygrał grupę B, wygrywając także wszystkie spotkania, strzelając 46 bramek, pokonując Polchem, Schumacher PK King, TB Projekt, DMX Casing i El Soidal Gruczno. Dzisiaj oczywiście były także miejsca, mecze o miejsca niższe. Miejsce 28 zajęła drużyna Soidal Gruczno, 27 jako A za smaku. 26 Nowy Szpital, 25 Darmex Casing, 24 SKP Wozownia, 23 TB Projekt, 22 System w Świecie, 21 Schumacher PK King, 20 Polchem i 19 w Junior Chemia Świecie. Pojedynek o Puchar Pocieszenia, który w tym momencie Państwo oglądają, jest to mecz o miejsce 17-18. Przypomnijmy, że jeszcze nie przedstawiliśmy sędziego dzisiejszego spotkania, a tym Papierowski. Godzina 18.00, Unisław Team Eurogon, 19.00, FX Brokers, Stal w Świecie i na koniec derby Grudziądza, Biedronka Hydrokomplet o miejsce piąte. To jutro, a w dniu dzisiejszym także ciekawy jeden wynik dołączył do rekordu wszechczasów w asystach Krzysztof Kawalikowski. 12 podań na bramkę, bliski nagrody był także Michał Kęska z systemu
który w jednym meczu wykorzystał dwa karne przedłużone. Gdyby strzelił trzeciego, dzieliłby z Kubą Smolnym 1000 zł, no ale w tym momencie w klasyfikacji najlepszych egzekutorów lepsza strzelba. Lepsza strzelba. A jeżeli chodzi o mecz o miejsce siódme, który miał się odbyć wieczorem o godzinie 19, Ekopol poinformował, że nie jest w stanie się zebrać. No i zarządzono walkowe 10-0 dla WSD Twojej Szkoły Grudziądz, a więc WSD Twoja Szkoła Grudziądz na miejscu siódmym. Na miejscu ósmym Ekopol, niewątpliwy sukces tej drużyny. No ale wróćmy do meczu. Tutaj już 9 minut 30 sekund pierwszej połowy za nami. Przejmują walką zawodnicy z Jerzewa. Oni muszą odrabiać tutaj straty. No i próbował Sułkowski. Ale niecelnie. To właśnie długie podanie do Sułkowskiego. No i ten strzał. No nie wyszedł zbyt dobrze zawodnikowi Sylli Bowling Planet. A była tutaj okazja, aby wyprowadzić drużynę na prowadzenie 2-0. Jest faul. Kolejna długa piłka do przodu. Minął się jeden z zawodników klubu podróżnika IKR Jerzewo. Rozpoczyna od Bogucki od bramki. Długa piłka. No i tam było wyjście. No, to mogło się skończyć bardzo źle dla zawodnika Sylli Bowling Planet. Daniela Semiała to wyjście. IKR spokojnie szuka tutaj miejsca, aby móc zaatakować, urządzić Daniela Semiała. Zobaczymy jeszcze. Próbuję bez faulu. Trochę dziwna decyzja moim zdaniem sędziego Papierowskiego. Był tam popychany zawodnik klubu podróżnika IKR Jerzewo. Zaraz może to zobaczymy jeszcze raz w powtórce. No, nadział się tam, wystawił jednak trochę tą nogę zawodnik. Sylli Bowling Planet. No i kolejna okazja dla drużyny z Jerzewa. Skrócił ten kąt Daniel Semiał bardzo dobrze. Rozpoczyna bramka Sylli Bowling Planet. Może nie jest to jak na razie ciekawy, interesujący mecz. No oczywiście wiem w tych spotkaniach o te wyższe miejsca, które głównie Państwu transmitowaliśmy. Poziom był dużo, dużo wyższy. Długa piłka, no i zablokowany ten strzał zawodnika z numerem 6. No i jest gol! Mamy bramkę dla drużyny Sylli Bowling Planet. Zobaczmy, jak do tego doszło. Tutaj zablokowane to uderzenie. Idealne podanie. No i jest bramka, zawodnik z numerem 3. Przepraszam, z numerem 7, o ile dobrze zauważyłem, to Łukasz Szmelter. Zdobywcą tej bramki. No i jest 1-1.
Rozpoczyna już drużyna klubu Podróżnika i Kajerzewo. 13 minuta tego spotkania. Jest strzał, no i dobrze obroniony przez Boguckiego. Świeckiej w dy. Dobrze łapie futbolówkę Bogucki. No jest kolejne przejęcie piłki, kolejny as Bogucki, no i wybijają na aut. Dokładnie z numerem 11 Marek Szymański, a strzelał Andrzej Gładek. Będzie jeszcze jeden rzut rożny. Kolejny strzał, nie ma zagrania piłki ręką, jest! Jest zagranie piłki ręką, mamy rzut karny. Zobaczymy to w naszej powtórce. Było. Mamy rzut karny i już oglądamy. No i mamy bramkę. Druga bramka. Strzelona przez Andrzeja Gładka. Zobaczmy jeszcze raz ten stały fragment gry. No idealnie Gładek w lewy róg bramki. Strzelonej przez Boguckiego. Dobrze semiał na aut. No ależ teraz pięknie złożył się do strzału Bartoszkę. Przepraszam, to Marek Szymański oczywiście. Kolejny strzał. Zablokowany. No i kolejny strzał zablokowany. Ładnie wysoko szła ta piłka, ale nic z tego nie wyszło. Tam oczywiście ten szef kręgielni Bowling Planet, Klaudiusz Sikorski, z uwagą na ławce obserwuje poczynania swojej drużyny. Już długa piłka. No ale nic z tego nie wyszło. Muszą jeszcze raz konstruować swój atak zawodnicy z Jerzewa. Nic z tego nie wyszło dobrze. Semiał. Jest strzał zablokowany. No i sędzia Papierowski dyktuje aut. Tam na ławkę z numerem 6 Mateusz Grabka. On rozpędził się trochę za mocno. No i teraz jest okazja. Michalak dobrze podał tą piłkę. No i nie ma bramki. Strzelał z numerem 14 Sebastian Popa. Rozpoczyna od Bogucki od bramki. Przypomnijmy oczywiście, że trwa jeszcze taki korespondencyjny pojedynek o tytuł Króla Strzelców. No w tym momencie tylko tak naprawdę dwaj zawodnicy mogą zdobyć tą koronę. Wątpię, że ktoś inny strzeli tutaj dużo bramek. Tomek Urbański ma w tym momencie do prowadzącego Olszewskiego
13 goli straty. No a my mamy bramkę dla Silly Bowling Planet. Kto strzelcem tej bramki? Marcin Janus. On strzelcem tej bramki. Idealnie wykorzystał moment podania. Jeszcze raz proszę zobaczyć przejęcie piłki. No a my mamy już odpowiedź. Nie, jest rzut rożny tylko. Przenieśmy się więc na to, co dzieje się na hali widowiskowo-sportowej sieciu. Marcin Janus zdobywa kolejną bramkę i ma w tym momencie już tylko jeden gol straty do Amadeusza Olszewskiego. Olszewski 37 bramek. Marcin Janus bramek 35, ale jeszcze w dniu jutrzejszym będzie swój mecz rozgrywał Amadeusz Olszewski z Grudziącką Biedronką. Semrał. Coraz mniej czasu do zakończenia tej pierwszej połowy tego spotkania. Jest okazja, rozpędzał się Janus, gol! Marcin Janus, 4-1. I w tym momencie robi się nam naprawdę niezwykle ciekawie, bo mamy dwóch zawodników ex aequo. Zobaczymy, jak do tego doszło. Rozpędzał się. No i ładnie wykończył tą akcję Marcin Janus. Mamy jeszcze jeden rzut rożny. Był kłopot z rozegraniem tego pucharu pocieszenia. Chodzi tutaj oczywiście o terminy, ponieważ wcześniej były rozgrywane w dniu dzisiejszym oczywiście pojedynek na sztucznej Morawie w Dy, gdzie grała drużyna Tęczy Wiąg. No i w tym momencie obydwaj zawodnicy zmęczeni już po tamtym meczu musieli pojawić się tutaj na hali widowiskowo-sportowej w sieciu. Kolejny strzał będzie rzut rożny. Łukasz Schmelter próbował tym razem. I 48 sekund do zakończenia pierwszej połowy tego spotkania. Aut dla Syli. Syla prowadzi 4-1. Ma bezpieczną przewagę. Czy udają się utrzymać? Zobaczymy. No i spokojnie z bramkarzem gra jeden z zawodników Syli, Semrał. 30 sekund, tyle pozostało do zakończenia pierwszej połowy. Długa piłka do przodu, ależ pięknie złożył się do tego strzału Marcin Janus. No i to mogło zaskoczyć rywala. Zobaczmy, jak do tego doszło. Przyjął sobie piłkę na klatkę, obrócił się Janus, no i gdy to wpadło, no to byłaby naprawdę bardzo ładna bramka. Faul. Jest faul i to będzie żółta kartka dla Michalaka. A więc do końca pierwszej połowy w osłabieniu będzie grała drużyna Silly Bowling Planet. No chyba, że stracą tutaj oczywiście bramkę. Rzut wolny.
Ależ nie trafił w piłkę jeden z zawodników klubu Podróżnika i Kajerzewo. 5 sekund, będzie jeszcze jeden strzał. No ale broni pewnie Daniel Semrały do przerwu w meczu o Puchar Pocieszenia. 4-1 dla Silly Bowling Planet. Rozpoczyna się druga połowa spotkania pomiędzy klubem Podróżnika i Kajerzewo a Cyblą Bowling Planet. 4-1 oczywiście uroczyste wręczenie tego Pucharu Pocieszenia nastąpi po tym spotkaniu. A drużyna, która zdobędzie ten Puchar Pocieszenia, oczywiście będzie rozstawiona w losowaniu w następnym sezonie, o ile oczywiście się zgłosi do Starych z Ligi, taką mamy oczywiście nadzieję. A więc jest o co walczyć, będzie można no, chociaż po części uniknąć jednej, może dwóch tych silnych, najsilniejszych drużyn. Pocieszenia, no to była taka inicjatywa, aby tutaj naprawdę ci ligowcy zechcieli tutaj nawet w tej trzeciej lidze pograć do końca, mieć motywację. Dlatego 21 grudnia powstała taka decyzja, żeby zagrać o taki puchar. No i ten puchar stoi dzisiaj na stoliku sędziowskim. I czeka, która drużyna go będzie mogła odebrać. W tym momencie bliżej tego Silla Bowling Planet niecałe 18 minut. Dzieli drużynę Silly Bowling Planet. I przypomnijmy oczywiście, że najlepszy zawodnik meczu otrzyma także dodatkową nagrodę. A więc jest tu o co walczyć do samego końca. I jeszcze raz przypominam także o tym, co się stanie w dniu jutrzejszym. Godzina 18, Rode, Eurogolem DD, Bydgoszcz, Unisław Team w pierwszym meczu 4-2 dla Rode. No teraz dobrze Semrał. Godzina 19, Rafnik, Stal, Vitefix, Brokers w pierwszym meczu 3-2 dla drużyny Rafnik, Stal, Vit. No i meczu piąte miejsce pomiędzy drużynami. Z Grudziądza, Biedronka kontra Hydrokomplet. Z niego jest rzut rożny. No i próbują zawodnicy z Jerzewa tutaj jeszcze odrobić jakiekolwiek straty. Ponieważ no jest jeszcze tutaj jakakolwiek szansa na
odrobienie tych strat, chociaż no, wiemy, że drużyna Syrii jest naprawdę niezwykle silna. Zobaczymy, czy to się uda. Jeżeli takie coś udałoby się drużynie klubu podróżnika i karierze, bo byłoby to naprawdę nie, coś wielkiego w wykonaniu tej drużyny. Wycofanie futbolówki do tyłu. No i jest słupek, dużo nie brakowało, aby to bramka samobójcza. Tak, futbolówka odbiła się od jednego z zawodników Silly Bowling Planet, dokładnie od Grzesia Sułkowskiego. No i 5-1. A więc no to już jest chyba po meczu. Zaraz zobaczymy, jak tutaj do tego doszło. Idealna okazja. Piłka trafiła, słupek wybijał futbolówkę z numerem 11, o ile dobrze zauważyłem. Marek Szymański, no ale zrobił to tak nieszczęśliwie, że trafił w Sułkowskiego. No i kolejny strzał. Nic z tego nie wyszło. Ale próbują, naprawdę. Trzeba przyznać, że stara się drużyna. Ale będzie. Syli, no i kolejny zawodnik Syli próbował swojego szczęścia. 12 minut do zakończenia tego spotkania. Przypomnijmy, że jutrzejsze spotkania sędziłem pan Grickiewicz i Papierowski. Godzina 18:00. Zapraszamy państwa bardzo, bardzo serdecznie na pojedynki. Niezwykle ciekawe pojedynki w Staleks-Lidze. Jest rzut wolny. Bez faulu jeszcze w tej połowie klub podróżnika i Karierzewo. T-
Teraz zablokowane przejęcie piłki przez Janusa. Janus na lewą nogę za bardzo wypuścił sobie futbolówkę. Okazja, wyszedł z bramki bramkarz Janus. No i wrócił do tej sytuacji Jarosław Papierowski. I to będzie żółta kartka dla Boguckiego. No i już słychać, że stajemy się dla Janusa. Dla tego zawodnika, który w tym momencie podchodzi do piłki. Będzie o to walka oczywiście, aby Janus został tym królem strzelców. W tym momencie o jedną bramkę przed Olszewskim. No ale Olszewski gra tak, jak już mówiłem, jeszcze jutro. Janus, ale prosto w mur. Spokojnie Syla. Piłka do Janusa. Janus będzie teraz eksploatowany tutaj, będzie szukał swoich okazji. No ale wiedząc, jaki był wynik, będzie mógł jutro odrabiać Olszewski. Janus. Zablokowany jego strzał przez jednego z zawodników z Jerzewa. No i mimo, że są w osłabieniu, próbują zawodnicy z Jerzewa, no ale odskoczyła ta piłka. Niedokładne podanie Mateusza Grabki do jednego ze swoich kolegów. Janus. Janus, dobra interwencja jednego z zawodników klubu Podróżnika i Karierzego, który w tym momencie jest w bramce. Za chwilę powiem Państwu, kto to jest oczywiście. Kolejna okazja, Michalak, gol! Bartosz Michalak, 7-1. Powerplay, gol. Oczywiście dla ekipy Silly Bowling Planety. Jak do tego doszło, proszę zobaczyć. Tutaj wychodzi lewą stroną kompletnie niepilnowany Michalak. Przyjął piłkę, przymierzył. Piłka od słupka w bramce drużyny klub Podróżnika i Karierzewo. 7-1. Na 9 minut 30 sekund przed końcem tego spotkania. Wrócił już Bogucki do bramki. No i już próbował z numerem 11 Marek Szymański. Może przedstawmy właśnie wyniki Syli. Właśnie w tej trzeciej lidze. Nawet trzecia liga, grupa. A oczywiście kolejka numer 1. To zwycięstwo 10-4 z Dojniorkiem na świecie. Kolejka numer 2, zwycięstwo z systemem 24-2. Kolejka numer 3, wygrana z Nowym Szpitalem 39-1. To jest oczywiście rekordowa wygrana. W czwartej kolejce pokonali Trak 22-4. No i w ostatniej kolejce 10 lutego wygrali z SKP Wozownia 12-2. O czas prosi zespół Silly Bowling Planet.
rozpoczynamy grę po przerwie. Rozpoczyna drużyna Silly Bowling Planet. Było tam chyba powiedziane trochę, że gramy na Janusa na ławce, o ile dobrze usłyszałem. No, chcą zdobyć tego króla strzelców dla Marcina. Zobaczymy, czy im się to uda, czy uda się to z zawodnikom z świecia, ze świecia, zawodnikom City Bowling Planet. Kolejna okazja, jest gol! 8 bramka dla City Bowling Planet. A strzelcem Bartosz Kreja. Zobaczmy jeszcze raz tutaj piękne podanie na prawą stronę, no i strzelił obok Boguckiego zawodnik Silly Bowling Planet. Kolejna okazja, no jest kolejna bramka, 9 bramka dla Silly Bowling Planet. A strzelcem Marcin Janus. 4. gol Janusa. No i Janus będzie walczył tutaj o koronę króla strzelców. W tym momencie 2 bramki przewagi. To już teraz bramka Janusa. Piłka opuściła plac G. 6,5 minuty do zakończenia tego spotkania. Tu już jest oczywiście wszystko pewne, znamy już drużynę, która zdobędzie ten puchar pocieszenia, no i która za rok zagra. Będzie no rozstawiona oczywiście. Kolejny strzał, nic z tego. No i nic z tego nie wyszło. No i jest kolejny gol dla City Bowling Planet. Kolejna bramka Marcina Janusa. 5. gol Janusa. No, wykończył po prostu tą akcję Marcin Janus. Za dużo tutaj pracy nie miał. Mamy rzut wolny. Rzut wolny dla drużyny w pomarańczowych koszulkach Klub Podróżnika i Karierzewo. Spokojnie Daniel Semrał. Łapie Bogucki. Bogucki sam. Piłka na prawą stronę, nic z tego nie wyszło. No i zły strzał. Próbował tam z numerem 8. Mateusz Ligmanowski. To już oczywiście końcówka tego spotkania. Dokładnie 4 minuty i 30 sekund. Tutaj już się nic nie zmieni. No i kolejna bramka dla City Bowling Planet. 11 do 1.
Początek wyrównany, no ale później już bardzo, bardzo źle. No, strzelce bramki Grzegorz Sułkowski. Proszę o to, jak do tego doszło. Szybkie wznowienie z tego rzutu wolnego. No i kolejny strzał z bardzo bliskiej odległości. Tak to musiało się zakończyć. Próbują zawodnicy, no, jeszcze podnieść się, zawodnicy z Jerzewa oczywiście, aby tutaj nie zakończyło się to zbyt wielkim pogromem, na który w tym momencie się zanosi 11-1, 10 bramek różnicy, 3 minuty 30 sekund do zakończenia tego spotkania. Będziemy mieli jeszcze oczywiście wręczenie pucharu, pocieszenia, no i nagrody dla najlepszego zawodnika w tym meczu. Chyba można już to powiedzieć, że zostanie nim Janus. Teraz nie trafił Janus. Dobra piłka do przodu bez faulu, no i dobrze wyszedł Daniel Semiał z bramki. Młody goalkeeper z City Bowling Planet. Z numerem 7 próbował Sułkowski. Piłka do tyłu. Są okazje do zmian. Jeden zawodnik pojawił się na placu gry, no i teraz obok bramki Marek Szymański. Ręką wznowił Semrał. Kolejna okazja, broni Semiał. To była doskonała okazja Szymańskiego. No gdyby Szymański chociaż wykorzystał tutaj połowę swoich strzałów, no to zdobyłby tutaj z 2-3 bramki. No i teraz wykorzystuje Szymański, strzela bramkę na 11-2. Więc w tym momencie 9 bramek różnicy. No i to właśnie ten zawodnik, proszę zobaczyć, z numerem 11 obrócił się pierwszy strzał, niecelny, wznowienie, strata piłki, przejęcie, będziemy mieli przedłużony rzut karny, ale to może za chwilę. No i tak zakończyło się to strzeleniem bramki. Mamy przedłużony rzut karny. No i kto? Bogucki. On będzie strzelał. Jeszcze odsuwa na przepisową odległość Bogucki. Ależ się pomylił. Mógł odrobić tutaj jeszcze trochę straty, nic z tego nie wyszło. Faul, jest kolejny przedłużony rzut karny. Ponieważ był to już 7 faul z City Bowling Planet. Kolejny przedłużony rzut karny.
Szymański gol. Trzecia bramka dla klubu Podróżnika i Kardierzewo. Druga bramka zdobyta w odstępie chwili. A tak swoją bramkę strzelił właśnie Szymański. Półtorej minuty do końca, więc tutaj ten mecz za chwilę przejdzie do historii. Jeszcze Janusz próbował piętką. Strzał, nie ma bramki. Próbował Michalak. Z numerem 20. Teraz kolejna piłka do Michalaka. Janusz zablokowany, ma piłkę goalkeeper z Gierzewa. Minuta do końca, więc ostatnia minuta regulaminowego czasu gry. No i za chwilę będzie puchar wręczony drużynie City Bowling Planet, która zajmie w Stale Ekstralidze miejsce 17. I zdobędzie ten puchar pocieszenia. Za rok będzie rozstawiona. Semrał, nic z tego nie wyszło. Jeszcze okazja dla drużyny z Jerzewa. Szymański zagrywał tam do zawodnika z numerem 6, to Mateusz Grabka, nic z tego nie wyszło. No już mogą grać na czas zawodnicy Syrii, oni już mogą tutaj odliczać. No chyba, że będą starać się zawodnicy z Jerzewa zdobyć tutaj jeszcze jedną bramkę. No ale to im się tutaj może już nie udać, chociaż no i jeszcze mają 15 sekund. Out. Michalak. Przejęcie piłki przez Michalaka, 4 sekundy. Janusz, gol! Piłka wpada do siatki równo z końcową syreną, 12-3. Takim wynikiem kończy się pojedynek pomiędzy Syrą Bowling Planet. A my zobaczmy, jak to wyglądało idealnie z końcową syreną. Przejęcie piłki przez Michalaka do Janusa. Jest, był gol. No i teraz jeszcze puchar pocieszenia oczywiście wręczony dla drużyny City Bowling Planet. Czekamy na kapitana City. No i odbiera puchar Sebastian Popa. A MVP tego spotkania Marcin Janusz, 6 bramek, 1 asysta, on także dostaje swoją nagrodę. A my już dziękujemy Państwu za uwagę. No i cóż, do zobaczenia, do usłyszenia.